wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich analiz wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Jakżeż można nie znać tej cudownej, pięknej, ciepłej melodii? Jaki smutek mnie ogarnia, myśląc o tym, że przez tak wiele lat nie znałem zupełnie tego utworu. Utworu, w którym teraz zakochałem się, odkrywając Chopina, którego nie znałem. To jest bardzo trudne, jak Państwo wiecie, bowiem Chopin jest tak znanym kompozytorem, że zna się wszystko jego. A jednak przed tym projektem nie słyszałem tego utworu. Nie znałem go. Znałem go tylko pod nazwą Opus Pierwsze. Ponieważ jest to faktycznie Opus Pierwsze. Rondo C-moll, bo o tym właśnie dzisiaj utworze będziemy rozmawiać. Rozpocząłem od fragmentu, który nie jest oczywiście początkiem utworu. Zrobiłem to celowo, ponieważ w tym właśnie fragmencie najbardziej się zakochałem. Pierwsze wrażenie z tego ronda moje, gdy słuchałem go, było nie najlepsze, przyznam szczerze. Uznałem, że to jest taki młody Chopin, że to jeszcze jest takie kwadratowe. W porównaniu z arcydziełami, które już grałem, znałem, analizowałem, nie bardzo byłem przekonany do tego utworu. Ale też nie mogłem znaleźć dobrego nagrania. Aż trafiłem, proszę Państwa, na wspaniałe nagranie pianistki Lili Silberstein, która cudownie nagrała, można to znaleźć na Spotify, między innymi jej nagranie tego ronda, i wtedy zrozumiałem, że to może być cudowny utwór. Oczywiście może, ponieważ zależy od wykonania. Przekonała mnie i zacząłem wnikliwie już analizować i ćwiczyć z zapałem ten utwór, do tego stopnia, że umieściłem go w programie moich recitali w Norwegii, które będę grał w listopadzie tego roku. To będzie program mozartowsko-chopinowski, a więc tutaj to rondo będę porównywał z rondem Mozarta. Bo właśnie, otwieramy dzisiaj nowy gatunek u Chopina, chociaż forma ronda jest nam już znana. Jeżeli Państwo oglądaliście moje filmy, a wierzę, że tak, to mieliśmy już formę ronda we wcześniejszych innych utworach, chociaż Chopin nigdy tych utworów nie nazwał rondami. Rondo, jako utwór samodzielny, przeżywało swój rozkwit w okresie klasycyzmu. Haydn, Mozart, Beethoven, zwłaszcza Mozart, Beethoven, tworzyli utwory zarówno w formie ronda, jako na przykład ostatnie części swoich sonat, ale również jako samodzielne utwory koncertowe, wirtuozowskie, które zawsze miały charakter, zazwyczaj miały charakter radosny, najczęściej. Zdarzało się czasami inaczej, ale raczej były to utwory wesołe w charakterze. I istotą ronda, dla przypomnienia tylko powiem, jest przeplatanie się refrenu oraz tak zwanych kupletów. Czyli dla laika refren, tak jak w piosence. Rondo zazwyczaj rozpoczyna się refrenem. On powinien wpadać w ucho, żebyśmy go dobrze zapamiętali. I po refrenie jest inna muzyka, a więc kuplet, czyli część B. Potem wraca refren, część A. Bez zmian. Potem znów pojawia się kuplet, część C. Jest inny od poprzedniego. I potem znów wraca refren. I tu zależy od kompozytora. Najczęściej refren pojawiał się trzy razy w klasycznych utworach, ale Mozart czasami wkładał te tematy jeszcze pomiędzy, i Beethoven również robił to. Czasami bawił się tym tematem i pojawiał się on dużo częściej. I Chopin postanowił przejąć ten gatunek, chociaż właściwie to nie było to tak bardzo popularne u Chopina. Tak naprawdę u Chopina mamy trzy ronda na fortepian solo. Plus jeszcze jedno rondo na dwa fortepiany, niewydane,
oraz rondo a la Krakowiak na fortepian i orkiestrę. Rondo, o którym mówimy dzisiaj, jest to w ogóle pierwszy utwór Chopina i tutaj Państwu przytoczę krótki cytat z książki Ferdynanda Hessika. Otóż zamienimy się w słuch. 2 czerwca 1825 roku, a więc Chopin ma 15 lat. 15 lat, proszę Państwa. W Kurierze Warszawskim znalazło się następujące ogłoszenie. Nowe rondo na pianoforte, skomponowane i dedykowane jaśnie wielmożnej pani Lindę przez Fryderyka Chopina, wyszło z litografii Brzeziny. Cena złoty 3. A więc ogłoszenie o utworze Chopina dedykowanym pani Lindę, a więc żonie pana. Lindę, który był rektorem, czy dyrektorem Liceum Warszawskiego, do którego uczęszczał Chopin. A więc bardzo piękny gest. To, że Chopin zdecydował się wydać ten utwór i umieścić go jako opus swoje pierwsze, daje nam dużo do myślenia, bo nie jest to utwór, który Chopin, nie jest to pierwszy utwór, który Chopin w życiu skomponował. Absolutnie nie. Ale jest to pierwszy, który oficjalnie chciał pokazać światu. I tak go słuchajmy. Przeczytajmy jeszcze kawałeczek dalej. Właśnie tutaj czytamy, że to pani żona dyrektora, bardzo muzykalna osoba, z którą Fryderyk niemało grywał i muzykował, a więc grywali razem. Jeśli się zważy, że było to dzieło 15-letniego chłopca, który jeszcze nie przeszedł systematycznego kursu harmonii i kontrapunktu, lecz prawie w zupełności polegał na intuicji, proszę Państwa, to istotnie należy podziwiać kunszt, z jakim to rondo jest napisane, jakoż też podziwiali je wszyscy. Tak, proszę Państwa. To jest klucz do tego odcinka. Nie możemy odbierać tego utworu i słuchać go przez pryzmat późniejszych arcydzieł Fryderyka Chopina. Chopin piszący to rondo jeszcze nie zna swojej barkaroli, swoich ballad, swoich etiud, swoich skerc, swoich sonat, nawet swoich koncertów fortepianowych. To jest 15-letni Fryderyk, który dopiero rozpoczyna dojrzewanie w ogóle jako muzyk. Oczywiście bardzo pracuje nad swoją grą, nad improwizacją, a tutaj ma, prawdopodobnie zostało to zlecone, ja tak podejrzewam, jako zadanie, być może przez Elsnera, aby napisał rondo, ponieważ rondo to jest pewna forma ścisła, czyli dla studenta, dla ucznia kompozycji bardzo ważna rzecz. Więc też nie powinniśmy patrzeć na to przez pryzmat taki, że Chopin tu inspiruje się bardzo Mozartem lub Beethovenem, żeby napisać rondo takie jak oni. Nie, nie, nie. To po prostu był moim zdaniem kanon studiów. I musiał kompozytor, który się rozwijał, napisać rondo. I teraz już rozpoczynamy analizę. Analiza będzie bardzo ciekawa. A zanim już zaczniemy, to tylko już uczulę Państwa, nakieruję jakby na myślenie. Pierwsze myślenie oczywiście to, że chłopak pisze intuicyjnie, nie znając jeszcze zasad komponowania do końca. Oczywiście wie, jak są skomponowane ronda i tak dalej, ale harmonii, czyli łączenia akordów, takiej szczegółowej studiów jeszcze nie miał, oraz kontrapunktu, czyli prowadzenia głosów. I teraz zamieniamy się już w słuch i w analizę. I jeszcze raz przypominam. Rondo A, B, A, C, A. Tak powinno wyglądać rondo. Czy tutaj też tak jest? Zobaczymy. Całe rondo rozpoczyna się uporczywie powtarzanymi dwoma dźwiękami, interwałem kwarty czystej.
Jest to bardzo śmieszne, bo nie wiadomo, który z tych dźwięków jest ważniejszy. Ponieważ mamy najpierw górny, dolny. Górny, dolny, górny, dolny. Górny, dolny, górny, dolny, górny. No to, proszę Państwa, jest no bardzo takie płytkie, żeby nie powiedzieć tandetne, nie chcemy powiedzieć takiego słowa, nie używamy, ale takie proste. I teraz pytanie, czy Chopin był takim złym 15-letnim kompozytorem? Nie sądzę. A więc w takim razie napisał to specjalnie. Niewątpliwie napisał to specjalnie. Być może od początku, żeby jakiś żart muzyczny zrobić, prawda? Żeby rozpocząć jakimś takim motywem, który zagra każde dziecko, bo zagra. A zaraz potem rozpoczyna się już temat. Temat właściwy. Ale proszę Państwa, ta kwarta jest tutaj szalenie ważna, i tutaj poruszamy już pierwszy aspekt genialności tego utworu. Nie waham się powiedzieć tego słowa, ponieważ co z tego, że 15-letni, ale jednak geniusz napisał tą muzykę. I ja tutaj, proszę Państwa, znalazłem, jakby wszedłem w mechanizm twórczy Chopina. Bardzo już spory czas siedzę z tym utworem, bardzo go lubię. I wszedłem w mechanizm twórcy, który właśnie chcę dzisiaj Państwu przekazać. Myślę, że to jest znakomita też okazja do tego, bo o tym utworze dużo się nie mówi, nie pisze i niestety rzadko się go grywa. Dlatego zróbmy to. A więc, proszę Państwa, pierwszy motyw, który słyszymy, to jest motyw kwarty do góry i na dół. Można to nazwać introdukcją. Nazwijmy to jakąś krótką introdukcją. Rozpoczyna się temat pierwszy. I teraz, co to jest temat pierwszy, a więc część A? Posłuchajmy. Pierwsza część tego tematu. Tak by można by to było ująć. Co usłyszeliśmy? Z czym nam się to kojarzy? No z tańcem. Raczej z tańcem. Tak. Zdecydowanie. Krakowiak. Słychać już w tym Krakowiaku, proszę Państwa. Słychać, że ten sam kompozytor 5 lat później napisze. Napiszę, przepraszam bardzo, napiszę koncert, trzecią część, która też jest Krakowiakiem, koncert e-moll, prawda? Jest to bardzo podobne, tylko tutaj mamy to w tonacji molowej. Ok, zaanalizujmy teraz ten temat. Po pierwsze, i to już jest pierwszy znak, że jest to napisane. Jeżeli to jest tylko intuicyjnie napisane, to naprawdę czapki z głów, ale mi się wydaje, że. Oczywiście czapki z głów tak czy inaczej, ale jednak Chopin o tym myślał. Otóż ten pierwszy motyw. On się powtarza, jeśli go. Zaraz Państwu o tym powiem, ale ten. On jest zbudowany na kwarcie czystej w górę. Czyli mamy czyste kwary. A więc sam początek utworu. Czyli ten początek utworu już wprowadza nas w schemat, jakby ten motyw jest wariacją tego, co usłyszeliśmy wcześniej. Ale jeszcze coś innego jest tutaj bardzo śmieszne. Otóż tutaj mamy coś takiego, co ja tutaj lubię to porównać do takiej trzyosobowej rodziny. Kiedyś już to robiłem. Być może Państwo pamiętacie, jeżeli Państwo oglądaliście, analizę skerca, ale sonaty Hamol, a więc drugiej części sonaty Hamol. I tam mówiłem o tym, że właśnie mamy jeden motyw, powtarzalny
powtórzony drugi raz i trzeci raz. I ja mówiłem o tym, że jest ojciec, matka i dziecko na górze, tak? Czyli ojciec, matka i dziecko. I to w sonacie Hamol, jeśli Państwo nie oglądaliście, to bardzo polecam znaleźć analizę sonaty Hamol, część druga, skerco, tam o tym będzie, bo to jest, to rondo jest napisane, ten temat w taki sam sposób. Posłuchajmy. Ojciec. Matka. I dziecko, które się bawi i skacze. I znów. To matka i teraz ojciec. I to jest pierwsza fraza. Druga fraza zbudowana jest w taki sam sposób, tylko w tonacji durowej. Pierwsza osoba, druga, trzecia. Znowu druga i pierwsza. Tak więc, jeszcze raz. Ja to teraz zróżnicuję oktawami, żebyśmy to usłyszeli. Uwaga. Napisane, to byłoby to bardzo oczywiste. Oczywiście ja to tak nazywam ojciec, matka, dziecko tylko po to, żeby ułatwić absorpcję nam, ułatwić nam odbiór tego. Teraz spróbujmy to posłuchać w całości i właśnie wysłyszeć te poszczególne osoby. Pierwszą, drugą i trzecią. Pierwsza. Druga. Trzecia. Druga. Pierwsza. Znów pierwsza. Trzecia. Druga. Trzecia. Pierwsza, proszę. Potem to jest powtórzone wariacyjnie. I tak to jest właśnie zbudowane. Nie uwierzycie Państwo, że cały ten temat oparty jest tylko na dwóch akordach. I to jest oczywiście zarzut. Zarzut muzyków, pianistów, muzykologów, powód, dla którego tego utworu się nie gra i uważa się, no bez sensu, bo przecież mamy tylko jeden akord, drugi akord, jeden akord, drugi akord, jeden, drugi. Ale myślę sobie, że Chopin zrobił to specjalnie, celowo, właśnie po to, żeby to weszło w ucho. Nie wysilał się na jakieś, na pewno potrafił. Zresztą później pokaże, że potrafi. Bo on w tym utworze pokaże. To, czym zacząłem, już ma więcej akordów. Dlatego nam się tak podoba. Ale ta część jest taka. A więc, krótko mówiąc, część A, Krakowiak. I to jest pierwsza część tego. Teraz część druga tego tematu jest taka. Jest tutaj dialog. Proszę zapamiętać sobie to, bo to bardzo ważne jest. Dialog. Bardzo wyraźny dialog. Kogoś mocnego i kogoś cicho. Czyli... I tu właściwie można by powiedzieć, że ten temat się kończy. Taki urwany. Tym krótkim dialogiem, który choć krótki, jest szalenie ważny z punktu widzenia konstrukcji całego dzieła. Także zapamiętajmy sobie go. A teraz jeszcze wróćmy do tego dialogu. Z czym nam się kojarzy ten mocny... z początkiem utworu. Tak, proszę Państwa, a więc Chopin bierze ten fragment z początku utworu i jeszcze go wkłada jakby w drugą część tego tematu. To, co się dzieje dalej, to... już ja nazwałem łącznikiem, tak to wygląda dla mnie, jako już łącznik do, właśnie, do drugiego tematu ronda. To był ten temat, od którego zacząłem film. I tu już się pojawia pierwsza mała różnica w stosunku do rond pisanych przez klasycznych kompozytorów. Choć oczywiście zdarzały się drugie tematy, nie mówię, że nie. Ale ten tutaj, no, przeszedł wszystko. Ale zanim o nim, to posłuchajmy tego łącznika.
Tu się zacznie drugi temat za chwilę. A więc to był łącznik. On jest bardzo prosto zbudowany na zasadzie powtarzania sekwencji. To jest rzadkie u Chopina. Chopin młody, jak widzimy teraz, jeszcze niewykształcony, w ten sposób zbudował utwór. Widać, że tutaj po prostu Chopin chce zbudować most do drugiego tematu. Już ma w myślach, już wie, co chce napisać dalej i musiał połączyć, skleić ze sobą te dwie części. A więc wymyślił taki. I posłuchajmy, to jest sekwencja. To jest pierwsza sekwencja. Powtórzona. Powtórzona i teraz ona będzie powtarzana stale i będzie zejście chromatyczne. Ta sekwencja jest znów powtarzana, posłuchajmy, cały czas obsesyjnie. Drugi raz. Zmiana tonacji i trzeci raz. Czwarty raz. Zmiana tonacji i piąty raz. Szósty. I tutaj Chopin schodzi na dół i buduje energię. Chce... Wiecie Państwo, że i to jest piękne słowo, co teraz powiem. Chopin chce, żeby ten drugi temat rozkwitł. Kwiat jak rozkwita, to się otwiera powoli. I tutaj mamy tak napisaną muzykę przez 15-latka, że otwiera i roz... I... No teraz proszę posłuchać. Jakby Chopin buduje w nas oczekiwanie, gdy słyszymy to pierwszy raz ten utwór, to... Jakby wręcz aż wstajemy, co to będzie, zaraz co to będzie. Tak jakbyśmy dochodzili do szczytu góry. I dochodzimy do szczytu góry i w pewnym momencie już nie wiemy, zaraz zobaczymy, co tam będzie, jaki widok będzie na tym szczycie. I na tym szczycie jest tak cudowny widok. Posłuchajmy teraz tego. I doszliśmy... Ten temat, z którego zacząłem film, który teraz sobie zanalizujemy. Temat drugi, ronda. Czyli można nazwać to po prostu częścią B. On też ma swoją własną formę i o tym teraz porozmawiamy. Ale po kolei, od początku. On rozpoczyna się, proszę Państwa, interwałem kwinty czystej w dół. Interwał kwinty czystej w dół. A więc wcześniej mieliśmy kwartę czystą w dół. A teraz mamy kwintę czystą w dół. Czyli dwa czyste interwały. Czy to jest przypadek? Chyba nie. Chyba nie, tym bardziej, że dalej jeszcze się to pojawi. Dlaczego, no może Państwo właśnie zapomniałem, że przecież nie wszyscy Państwo wiecie, moja wina, bardzo przepraszam, że w pewnym sensie, znaczy w pewnym sensie, tak po prostu w muzyce jest, odwrócenie kwarty to jest kwinta. I na odwrót. Co to oznacza? Jeżeli mamy kwintę, jeżeli bym zagrał początek ronda, czyli CG, mamy kwartę czystą w dół. Ale jeżeli ja to G na dole odwrócę, czyli przeniosę wyżej, czyli odwrócę tą kwartę sobie do góry nogami i zobaczę, jak ona, co ona po drugiej stronie ma. Odwrócimy ją. To ona po drugiej stronie, proszę Państwa, ma kwintę. Bo to G z C. To jest kwinta. Czyli interwał obok, ale jednak inny interwał. Interwał, od którego rozpoczyna się temat drugi. Mówię o tym z wielką wiarą, że nawet Państwo, którzy nie jesteście muzykami, coś z tego wyniesiecie. A mianowicie przede wszystkim to, że utwór ten jest bardzo spójny motywicznie i bardzo przemyślany przez Chopina. Pomimo, że według Ferdynanda Hessika Chopin polegał na intuicji. Myślę, że nie tylko. Ale w każdym razie posłuchajmy teraz tego pięknego tematu. Temat ma taki charakter troszkę marszowy,
A jednocześnie Chopin używa to dużo więcej już akordów niż w temacie pierwszym. Czyli Chopin również chce wywołać wrażenie kontrastu w stosunku do tematu pierwszego. Jest ten temat również nieco wolniej. Più lento, czyli wolniej. Posłuchajmy. Powtórzona fraza drugi raz. Co nam mówi to o 15-letnim Chopinie? No już rodzi się zmysł melodysty, wiemy, że ten 15-latek już możemy przeczuwać, że on będzie pisał piękne melodie, że będzie potrafił je pięknie harmonizować, że ma to wewnętrzne poczucie, którego się nie da nauczyć tak naprawdę, bo nauczyć to on się mógł, jak te akordy gdzieś tam łączyć w sposób naturalny, poprawny, ale tego, co tutaj słyszymy, nauczyć się nie da. Chopin już to ma. Jest taka młodzieńczość w tej muzyce, a jednocześnie jakieś takie bohaterstwo, którego przedłużeniem potem będą polonezy, moim zdaniem, bo jest to taki bardzo taki marszowy charakter. Zwłaszcza teraz to, co zagrałem, się powtórzyło dwa razy i teraz jest część środkowa, czy jakby B tej części, tego drugiego tematu i ta część B jest bardzo, proszę Państwa, bohaterska. I jest forte, czyli głośno. Posłuchajmy. Powtórzone. I wraca część A, czyli Chopin pisze A, B, A. No, jak w szkole, proszę Państwa. Jak w szkole. Ale i tutaj mamy, gdyby Chopin był przeciętnym studentem, napisałby tak. Chopin, czyli akompaniament lewej ręki byłby taki sam. A co Chopin tutaj robi? Proszę posłuchać samego tylko akompaniamentu lewej ręki, proszę Państwa. Gdyby weźmiemy sam ten akompaniament lewej ręki, to już jest jakby muzyka filmowa pisana obecnie. To jest już coś niebywałego, coś nie z tego świata. Posłuchajmy. Przewidujemy Chopina jako twórcę nokturnów, bo tutaj jest taki fragment, który potem Chopin będzie na kanwie tego budował swoje cudowne nokturny, które już znamy. Posłuchajmy tego nokturnowego fragmentu drugiego tematu. Proszę Państwa, wokalne takie jak aria operowa. Chopin jeszcze nie poznał Konstancji Gładkowskiej. Chopin jeszcze nie zakochał się w jej śpiewie. Co nie znaczy, że nie chodził na opery i nie słuchał oper, bo słuchał i podobały mu się. Grał też Mozarta, grał Humla, a więc to są tacy kompozytorzy, którzy też pisali śpiewne melodie, zwłaszcza Mozart przecież i jego opery. I tak naprawdę ja to tak czasami mówię, że gdyby Mozart żył w tym 1825 roku, ale był Mozartem, to taką muzykę by pisał. Podobną, ba, w każdym razie bardzo podobną. I tak, proszę Państwa, ten drugi temat, jakże piękny, doprowadza nas do kolejnej części, która... No, musimy ją posłuchać, bo to jest coś niebywałego, jak to jest skonstruowane. Jakby jest to druga odsłona
tego drugiego tematu, ale nie jest to już drugi temat. To już można powiedzieć, że jest właśnie kuplet. Kuplet. Czyli proszę Państwa, proszę się teraz skupić. Chopin właściwie traktuje pierwszy temat krakowiakowy, łącznik oraz drugi temat marszowo-nokturnowy, nazwijmy go, jako jedną dużą całość. A teraz mamy, czyli jakby refren. A teraz mamy drugą dużą całość, która będzie kupletem. Tu mamy już popis wirtuozerii i tu widzimy, na jakim poziomie była technika pianistyczna Chopina, który miał 15 lat. Posłuchajmy. Wraca refren. A więc to był pierwszy kuplet. W całości Państwu go zagrałem. Na pewno Państwo nie wysłyszeli tego, więc dlatego teraz Państwu to powiem. Choć wydaje mi się, że. Znaczy, chodzi mi o to, jak jest to skonstruowane. Ale wydaje mi się, że co słyszymy, znając już bardzo dobrze inne utwory Chopina, to, że jest to pisane trochę inaczej. Trochę tak nie chopinowsko. Tak, proszę Państwa, w inny sposób. Tutaj można ośmielić się na stwierdzenie, że i było to pisane intuicyjnie. Otóż, i to jest trochę niebywałe, ale to jest bardzo niepodobne do Chopina, mianowicie Chopin tutaj po prostu wszystko pisze sekwencjami, powtarza sekwencje te same. Czyli widać, że nie był jeszcze wykształcony, nie miał środków. Chciał, ale nie potrafił. I teraz analiza tego będzie po prostu polegała na wyodrębnieniu poszczególnych sekwencji. Będziemy je nazywać literami, bo tak będzie najłatwiej. Sekwencja A. Takie jakby konie. Ta ta tam, ta ta tam, ta ta tam, ta ta tam, ta ta tam. Teraz sekwencja B, która ma takie duże skoki w lewej ręce. Proszę popatrzeć. Chopin tutaj już widać, że miał doskonałą technikę. Posłuchajmy sekwencji B. I sekwencja A, bez zmian. I sekwencja B. I sekwencja C. Sekwencja C powtórzona drugi raz. Sekwencja D. Ona jest charakterystyczna, bo takie przekładane ręce są. I sekwencja C wraca. Thank you.
sekwencja D. I A, B, C, D, więc mamy E. I teraz posłuchajmy, to jest niesamowite, znaczy niesamowite z punktu... Złe słowo. To jest bardzo prosto napisane. Tu, co do tego właśnie miejsca są najpoważniejsze zarzuty, jeśli chodzi o ten utwór. Ja się nie podpisuję pod tymi zarzutami, ale Państwu przedstawię, jak to jest napisane, no bo przecież no, trudno obronić Chopina, skoro tak to jest napisane. Posłuchajmy. Motyw. Pa-pam, pa-pa-pam. I ten sam motyw jest raz, dwa, trzy, cztery razy powtórzony. To jest następna sekwencja. Na to jest odpowiedź taka liryczna. I znów to samo, tylko w innej tonacji. I znów odpowiedź. Dwie kolejne sekwencje, to czyli to już było E i F. I teraz mamy ostatnią sekwencję, znów na zasadzie uporczywego powtarzania. I wszystko się wycisza tymi właśnie skokami. A, B, C, D, E, F, G, co najmniej G. Powtarzanie bez zmian tych samych krótkich fragmentów. Czy Chopin to robił celowo? Nie wiadomo. Prawdopodobnie nie. Znaczy w sensie takim, że prawdopodobnie nie potrafił inaczej, niestety. Tak to trzeba powiedzieć. Nie potrafił inaczej, ale na podstawie tego, co potrafił, i tak stworzył bardzo energetyczne i bardzo ciekawe z punktu widzenia muzycznego, trzymające w napięciu dzieło. W tym wypadku kuplet, który przedziela nam, prawda, refren, który zawierał dwa tematy. I teraz, proszę Państwa, wraca pierwszy temat. Posłuchajmy go w całości. W pierwszej części. Pamiętacie Państwo, on miał dwie części. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie. Pierwsza część to był Krakowiak, a ta druga to był ten dialog, ten, króciutki dialog, który mówiłem, że będzie ważny. I teraz zobaczycie Państwo dlaczego. Ale posłuchajmy. Uwaga, jest dialog. I tutaj, no Chopin wydaje mi się, że musiał się troszeczkę namęczyć z punktu widzenia kompozytorskiego. Posłuchajmy. I odpowiedź. Tak jak było. I teraz proszę posłuchać. Działo. Ci z Państwa, którzy bardzo są dobrzy, że tak powiem, w słuchaniu takim analitycznym, to pewnie usłyszeli. Ale teraz to wytłumaczę dla wszystkich, bo to na pewno wcale nie jest takie proste. Trzeba mieć bardzo dobrze wytrenowany słuch, żeby zobaczyć i usłyszeć, co tu się stało. Otóż Chopin, używając tylko motywów z tego dialogu, tworzy modulację, bawi się tymi motywami,
zmienia też dynamikę, o czym zaraz powiem, po czym doprowadza nas do... Właśnie, powinien być drugi temat. Ale nie, on nam doprowadza i to jest moim zdaniem jeden z najgenialniejszych momentów w tym utworze, mianowicie do środka utworu. Ja to nazywam sercem utworu. Serce utworu, które zawiera w sobie kolejne nowe melodie. Czyli Chopin jest bardzo, bardzo szczodry w tym utworze. Widać, że kipi w nim chęć pisania pięknych melodii. Ale o tym za chwilę, bo najpierw zobaczmy ten właśnie ciekawe przejście takie. Otóż, jeszcze raz wróćmy i zanalizujmy ten dialog. Tutaj była, jak Państwu mówiłem, taka potężna osoba. Na to była odpowiedź taka delikatna. Drugi raz. I drugi raz. Teraz Chopin to przenosi wyżej. I zmienia tonację i powtarza drugi raz. I tutaj tworzy, robi modulację. Posłuchajmy. Czyli zmienia tonację. Teraz jest niesamowita rzecz. Otóż ta mocna osoba, która była, teraz się pojawia cicho. Czyli zamiana jest ról. Zamiana ról. To jest bardzo ciekawe. Posłuchajmy. A ta, która była cicho, odpowiada głośno. Znów cicho. I znów głośno. Serce utworu. I teraz, proszę Państwa, zagram Państwu to serce utworu. Posłuchajmy go. Tu dopiero, proszę Państwa, pojawia się temat drugi. A więc, no, niebywała mieszanina. Coś bardzo dziwnego. Serce utworu, sam środek utworu pojawia się w miejscu, w którym nie powinno go być, ponieważ powinien być temat drugi tutaj. Czyli można to też nazwać kupletem troszeczkę. Troszeczkę mówię, bo ten temat drugi jeszcze potem jest, prawda? Znaczy jakby pomiędzy wsadzone. No ale widać, że Chopin już traktuje dowolnie tą formę ronda, ale jednak jeszcze całkowicie od niej nie odbiega. Być może było słychać, że serce utworu składa się z dwóch części. Jedna piękniejsza od drugiej, w których Chopin faktycznie widać, że 15-latek chce pokazać. Na papier wylać najpiękniejsze pokłady swojej duszy. Ja to tak słyszę. Ale bardzo to jest ciekawie napisane, jeśli chodzi o strukturę, bo mamy melodię, taką śpiewną. A akompaniamentem, proszę Państwa, są gamy.
Chopin musiał trochę nad tym pomyśleć. To nie jest takie proste, żeby to wszystko ze sobą działało. Posłuchajmy jeszcze raz tego. I to jest pierwsza fraza i ona jest powtórzona. I teraz gamę przejmuje prawa ręka. I się bawi. Znów mamy powtórzony drugi raz początek. I teraz, proszę Państwa, Chopin już przestanie się kontrolować i wyrzuci z siebie największe piękno. I tu jest chyba najpiękniejszy moment utworu, moim subiektywnym zdaniem. Gdzie mamy z jednej strony te takie pochody burzliwych kaskad, pianistycznie efektownych pasaży, gdzie ręce się na przemian na siebie nakładają i pięknej śpiewnej melodii na górze, powtórzonej dwa razy, za drugim razem w piano. Posłuchajmy tego. Temat drugi. Wiem, że chcą Państwo, żebym go Państwu zagrał, bo jest tak piękny, ale tego nie zrobię, bo on się w ogóle nie zmienia, chciałem powiedzieć. Jest dokładnie taki sam, jak za pierwszym razem. Więc dla potrzeb naszej analizy nie jest to potrzebne, bym go grał, a zagram na koniec utwór w całości. To wtedy zanurzymy się w piękno tego tematu jeszcze raz. Temat drugi się pojawia drugi raz. Oczywiście on jest w innej tonacji, ale to jakby dla melomana nie jest tak ważne, więc dlatego nie pochylam się nad tym tak bardzo, bo nie jest to nam potrzebne. I temat drugi, proszę Państwa, tym razem nie ma już po nim tego wirtuozowskiego kupletu, jest tylko króciutki łącznik, który już był wcześniej, on kończył kuplet. Które doprowadza znowu do powrotu części A. Czyli Chopin odwraca te motywy, można powiedzieć. Czyli jeszcze raz popatrzmy na to. Mieliśmy temat pierwszy. A. Potem mieliśmy krótki łącznik i temat drugi B. Potem mieliśmy kuplet, a więc C, czyli A, B, C. Po kuplecie mieliśmy A. Potem mieliśmy D, serce utworu. I potem mieliśmy B i potem A. Czyli jeszcze raz. A jest skomplikowane, ja wiem, ale jak będę grał, to może będę mówił to, żebyśmy wiedzieli. A, B jako drugi temat, C jako kuplet, A, D, B i A na zakończenie. I utwór kończy się już niczym, Chopin nie dodaje właściwie żadnej kody. Kodą jest również przerobiony dialog tego potężnego tematu, który też, proszę Państwa, staje się cichy. To muszę Państwu zagrać, końcówkę samą muszę Państwu zagrać. Jak się kończy już Krakowiak, pojawia się dialog. Ten dialog za ostatnim razem jest ma odwróconą dynamikę. Czyli to jest piano. To jest fortę. Piano. I fortę. I koniec. Jeszcze na sam koniec proszę zwrócić uwagę, że Chopin na moment daje cicho te odzywki.
jest teraz Państwu pokażę coś, w co nie uwierzycie. Co ma lewa ręka w tym miejscu, w którym prawa ma to? Uwaga! Niesamowite. Początek ronda. Także czapki z głów, oto geniusz, chciałoby się rzec, parafrazując Roberta Schumana. 15 lat i tak misterna praca. Tyle bogactwa też melodycznego. Być może utwór jest trochę chaotyczny, ale nie jest do końca, ponieważ on jest po prostu dobrze zaplanowany. Jest bardzo rozbudowany. Ma dużo melodii i ma dużo jakby części tych struktur. Każda z nich jest troszkę inna. Może nie do końca do siebie pasują. Ale wydaje mi się, że utwór jest niesłusznie zapomniany, bo tak trzeba to powiedzieć. Nie jest grywany. Niesłusznie. Dlatego ja wkładam go w repertuar. Będę go grał w Norwegii teraz i w przyszłości dużo, dużo razy. Tak więc teraz zaproszę Państwa na wykonanie tego utworu w całości. Nuty tym razem nie będą mi potrzebne. I wsłuchajmy się w to arcydzieło. Ja tylko w trakcie po prostu będę mówił, gdzie jesteśmy, tak żebyśmy się nie zgubili. A więc początek, część A. Thank you.
Część A. Oto wygląda, jest skonstruowane rondo c-moll pierwszy,
wydany światu utwór Fryderyka Chopina opatrzony opusem numer 1. Mam nadzieję, że teraz już będzie to bliższy sercu Państwa utwór. Za tydzień omówimy Rondo Es-dur, opus 16. Jak wspomniałem na początku odcinka, mamy jeszcze Rondo alla Mazur, opus 5. Ale Rondo alla Mazur będziemy omawiali dopiero w przyszłym roku, za kilka miesięcy. Przyznam się Państwu, że tworząc ten projekt, byłem naprawdę przekonany, że Rondo alla Mazur jest utworem na fortepian z orkiestrą. I nie sprawdziłem tego. Pomyliłem oczywiście z Rondem alla Krakowiak. Tyle Chopin utworów napisał, że i mnie potrafił zmylić. Tak więc w tym projekcie nie umieściłem tego pięknego Ronda alla Mazur, ale to nie znaczy, że go nie zrobię. Zrobię oczywiście odcinek, ale będzie to dopiero po etiudach, czyli to będzie no, pierwsza połowa przyszłego roku na pewno. Będziemy mieli skompletowane wszystkie ronda. A za tydzień już arcytrudne Rondo Es-dur, opus 16. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.